Przed mikrofonem Borys Kozielski. Dzisiaj jest piękne, bo chciałoby się powiedzieć wiosenne, ale to jeszcze zima. Jeszcze jest, jeszcze jest marzec i, i jeszcze przed 20 marca, czyli, czyli jeszcze zima, ale jestem w Lesie Kabackim z okazji czegoś, co zaczyna się nowy projekt który tak zupełnie jakoś dzięki słuchaczowi, dzięki Andrzejowi. Dziękuję ci Andrzej za kontakt. Dostałem kontakt do pana Bartosza, który jest tutaj ze mną i zaczynamy projekt, który opowie o lasach miejskich w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, to będzie projekt, który będzie, którego celem będzie lepsze poznanie Zaprezentowanie tego, co lasy warszawskie w sobie kryją, i przede wszystkim pokazanie, że one są w Warszawie, bo mało kto jest świadomy, że lasy w Warszawie w ogóle są i jest ich całkiem sporo. Podobno stanowią 15% powierzchni Warszawy? No tak, mówi się, że tak. Lesistość Warszawy wynosi mniej więcej tyle. Właśnie, więc jest to naprawdę całkiem dużo, taki imponujący wynik. A jeszcze warto dodać, że jest to jedna z trzech stolic europejskich, która ma w swoich granicach lasy, bo jeszcze dwie pozostałe to Berlin i Sztokholm. No, ja to właściwie o tym, to się do, właśnie dowiedziałem przy okazji początku tego projektu, bo wiem, że Park Kampinoski, <coughs> tak, Park Narodowy, właściwie jest na rzut temu od Warszawy. Można już autobusem miejskim właściwie tam wjechać do środka i przejść się. ciągle brakuje mi na to czasu, ale ciągle pamiętam o tym, żeby tam się wybrać. Ale nie wiedziałem, że aż tak dużo lasów mamy w Warszawie. To które są takie największe? Faktycznie lasów jest dosyć sporo, one są co prawda rozproszone. Może i całe szczęście są rozproszone, bo mieszkańcy różnych dzielnic mogą korzystać z tych lasów. E, które są największe? No, uznaje się ten największy, to jest Las Kabacki, ponieważ on nie chociaż jak spojrzymy tu, na mapę, gdzie jesteśmy. Tak, tu gdzie jesteśmy. Chociaż jak spojrzymy na mapę i popatrzymy sobie e, e, na Warszawę, to zwrócilibyśmy uwagę, że jednak e, na Wawrze, e, w, tam po drugiej stronie Wisły jest dużo większe zagęszczenie tych lasów. Czyli okolica Otwocka, tak? No tak, generalnie tak. Mazowiecki Park Krajobrazowy to się chyba te, Też, 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 te, oczywiście, ale wracając do Warszawy, to generalnie ta, ta dzielnica Wawer, ona jest bardzo mocno zalesiona. Natomiast jak się przypatrzymy tym lasom po tej drugiej stronie Wisły, tam właśnie, gdzie są lasy wawerskie, to zwrócimy uwagę, że one są dosyć mocno rozczłonkowane. To nie jest jakby jeden zwarty, leśny kompleks, tylko on jest rozczłonkowany. On jest podzielony zabudowaniami, drogami. Natomiast Las Kabacki jest taki, że jak my wejdziemy dokładnie tutaj, przejdziemy sobie drogą przez las, to nie będziemy mijać ani żadnych pól, ani żadnych łąk, ani żadnych zabudowań, tylko jest cały czas zwarty kompleks leśny. No i tak możemy przejść kilka kilometrów i być cały czas w lesie i jednocześnie być też cały czas w Warszawie. Chociaż na skraju Warszawy, ale jednak cały czas w Warszawie. A jak to się stało, że ten Las Kabacki jest w granicach Warszawy? Przecież łatwo byłoby granicę wytyczyć tutaj przed Lasem Kabackim i, i, i byłoby to poza granicami. Jak to się stało, że jest w granicach Warszawy? To pewnie nie odpowiemy dzisiaj na to pytanie. To jest, no to jest trudne pytanie. Natomiast jed, co od razu mi się nasuwa na myśl, jeżeli chodzi o ten Las Kabacki, no to tutaj słowo podziękowania należą się Stefanowi Starzyńskiemu, czyli byłemu prezydentowi Warszawy, który zatroszczył się o to, żeby w ogóle ten las był dostępny dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Bo niegdyś trzeba pamiętać, że to był las prywatny, to był w rękach prywatnych las, i nie każdy miał tutaj taki łatwy dostęp. Czyli wykupiony został jakoś, tak? tak? Tak, dokładnie. On został wykupiony właśnie przez Starzyńskiego, bo Starzyński też przewidział to, że miasto się będzie rozrastało, no bo przecież za jego czasów no to tutaj w stronę południową Warszawa, no to kończyła się gdzieś na Mokotowie. Eee... Na lotnisku, znaczy się, no tak, pole Mokotowskie. No tak, pol, tak, pole Mokotowskie, dokładnie tak i raczej tam dalej powiedzmy wieżb. no to nie wiem, czy to już nie była przypadkiem wieś, albo już na pewno to były przedmieścia Warszawy. Natomiast miasto się cały czas Rozrastało i cały czas się rozrasta, yy, i teraz już las należy do Warszawy. Kiedyś, oczywiście, było, były tutaj dookoła też, yy, właśnie lasu kabackiego, były same wsie, prawda? Kabaty, dzisiaj takie rozsławione przez stację, o stację ostatnią stację metra, albo pierwszą, to zależy od której strony się patrzy. Yy, to była wieś, kabaty, a dzisiaj jest to, mówi się, że to jest jakby ma malutka yy, część ursynowa. Tak? Ursyno to też była mi taka. Taka, taka wieś. No, tak, dokładnie. Mm -hmm. tak jest. Co tutaj możemy zobaczyć w tym lesie kabackim? No, w lesie kabackim. Bo, przepraszam, tak, jeszcze tak. mamy drugiego gościa w audycji. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Adrian Szkiewicz, Lasy Miejskie, Warszawa. Znajdujemy się właśnie w lesie kabackim, gdzie oprócz walorów krajobrazowo-przyrodniczych możemy natknąć na konkretne już gatunki zwierząt. I z tych zwierząt łatwiejszych do obserwacji no to oczywiście dziki i sarny. Głównie dominują, ale też możemy spotkać na przykład, szczególnie o tej porze roku, Borsuka, który właśnie budzi się, wychodzi ze swojej nory, szuka pożywienia. A oprócz bolsuków, no to oczywiście wiewiórki nam będą towarzyszyły. Jeże, które też teraz się wybudzają, różne gatunki płazów, gadów, czy też ptaki, które tutaj dookoła nas się odzywają. Szczególnie głośny, może będzie nawet słyszalny w naszej audycji jest Kowalik, który już chyba tę wiosnę poczuł i wszystkim oznajmia, że to jest właśnie ten czas, gdzie już zima nie powróci. Jak jak Kowalik się odzywa właśnie, może ten najgłośniejszy Aha. taki. T takie stukanie, tak? Okay. Mhm. No, coś, coś... Z tej odległości, tak. Może wydawać się stukanie. Ja czasami. Dzieciom, gdy prowadzimy zajęcia edukacyjne, przyrównuje to do odgłosów um, lasera w filmach science fiction, bo najłatwiej jest im skojarzyć Fartycznie. i zapamiętać, więc jak usłyszymy laserowe odgłosy w lesie, to wiedzmy, że gdzieś tutaj obok odzywa się kowalik. Dzięcioła też rzeczywiście słyszeliśmy i las kabacki dość bogaty jest w dzięcioły. Można spotkać dużego, średniego, Dzięcioła czarnego nawet tutaj widujemy. A dzięcioł oprócz tego, że znamy go ze stukania w drzewa, co niesie się na kilka kilometrów czasami, odgłos, oczywiście wydaje też swój własny odgłos. Mm -hmm. Ten odgłos najłatwiej porównać do śmiechu, ponieważ odgłos dzięcioła nazywamy chichotem, więc jeśli idziemy lasem i ktoś się z nas śmieje, no to niekoniecznie to musi być druga osoba, tylko może właśnie gdzieś dzięcioł w pobliżu nas się odzywa. Będziemy szczegółowo o Lesie Kabackim również opowiadać, bo no, tak mają być podzielone audycje, czyli ma być około 10 audycji poświęconych wybranym lasom. Nie wszystkim niestety, ale może się uda jednak troszkę to rozszerzyć. I też są plany, żeby zrobić kilka spacerowników, czyli takich audycji, z którymi słuchacze będą mogli spacerować. Po lasach, po wytyczonych szlakach. Ale ja bym chciał tutaj, przy okazji, ponieważ jesteśmy przy ulicy Rydzowej 1a w Lesie Kabackim, tutaj wjechać samochodem nie można, można wejść pod górę. Pewnie ktoś, kto już tutaj był w Lesie Kabackim, to wie, jak to wygląda. Jest pętla autobusowa, wchodzi się na górę i jest zupełnie nowy budynek, ale w takim stylu, nie wiem, góralskim. W zasadzie to sam nie wiem, jaki to jest, styl, muszę <laughs> powiedzieć, ale jedyne, co mogę na pewno potwierdzić, to rzeczywiście to, że budynek jest nowy, wybudowany, budowa się zakończyła w 2015 roku, a budynek to centrum edukacji przyrodniczo-leśnej, lasów miejskich Warszawa i budynek służy celom edukacyjnym. Tutaj się odbywają zajęcia dla dzieci w zasadzie od trzeciego roku życia. Poprzez szk uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przez młodzież, studentów, osoby dorosłe, emerytów, każdy, kto chce się czegokolwiek dowiedzieć o przyrodzie, może do nas tutaj przyjść, posłuchać, dowiedzieć się, poznać więcej ten, to, to przyrodnicze bogactwo Warszawy, bo głównie o tym edukujemy. No fantastycznie, że jest takie miejsce, w którym tutaj całe szkoły pewnie przychodzą, tak, żeby się czegoś dowiedzieć. To o... nasi główni odbiorcy. Tak. Przedszkola i szkoły podstawowe, szczególnie klasy 1-3, to jest mniej więcej 90% naszych wszystkich odbiorców. Mhm. Trochę jest tutaj też takich nowych zabudowań. Jakiś plac zabaw jest chyba tak niedaleko zbudowany. Buduje się, buduje się. Jest parę nowych też inwestycji na tym terenie. Ale to tak jak mówiłem, no jak będziemy już konkretnie o Lesie Kabackim opowiadać, to, to wtedy o tym opowiemy. Cieszę się, że słoneczko już dzisiaj zaczyna przygrzewać. Po tych kilku dniach takiej ciemnej, pogody nieprzyjemnej. Wiosna jeszcze przed nami i tak myślimy, że no za miesiąc to ptaki już tak będą rzeczywiście słyszalne mocno chyba, prawda? To jak najbardziej, to prawda. Wiosna jeszcze przed nami, ale jest, ta wiosna... Sikorka chyba była w karmiku, na chwilkę przyleciała, ale no, no, już, już no, jeszcze... nie korzystają. Tak, właśnie. tak, właśnie, właśnie, bo chciałem powiedzieć, że kalendarzowo faktycznie jeszcze mamy zimę. Ale de facto w przyrodzie wiosnę czuć, a przynajmniej jej początki, takie pierwsze zwiastuny, to już czuć naprawdę od kilku tygodni, bo pierwsze słońce spowodowało chociażby to, że i taka wyższa temperatura z racji te, tego przygrzewającego słońca spowodowała, że mrówki już opuści, opuszczają mrowisko. Oczywiście nie na stałe, tylko one wychodzą na czas promieniowania i wtedy z powrotem się chowają. Takie, one są zresztą, pełnią taką funkcję takich termoforków, że się nagrzewają. Potem tą energię cieplną zanoszą do z do domrowiska. Ale przecież też yy, na, niedaleko tutaj yy, przecież o, przy, przy granicy Lasu Kabackiego jest, są pola uprawne i tam już bez problemu można zobaczyć skowronki. Nawet nie trzeba się szczególnie wpatrywać. Można je też usłyszeć. Pojawiają się też już, są pierwsze doniesienia o bocianach, które zresztą zaraz już będą masowo przylatywały. Także wiosna tak na dobrą sprawę już się powoli zaczyna. Świat przyrodniczy nie rozgranicza tak jak my w kalendarzu na zimę i na wiosnę, tylko robi się cieplej, no to automatycznie to niesie za sobą wiele różnych zmian. Zmiany w świecie przyrody. I co możemy tutaj takiego najfajniejszego w tym momencie zaobserwować? Czyli na, po, na, na początku marca, może przed wiosną jeszcze? No na początku marca, przed wiosną albo już na początku wiosny, to warto skupić się na dwóch rzeczach. Czyli na wzrok nie podnosić do góry, tylko spojrzeć się pod nogi na geofity, czyli różnego rodzaju rośliny, które kwitną, zanim jeszcze ta wiosna przyjdzie na dobre, ponieważ one występują w tej najniższej partii lasu, i potrzebują po prostu szybko zakwitnąć, póki jeszcze mają dostęp do słońca. Bo tak, do światła, potem już te światło zostanie im za Trzymane jak na drzewach pojawią się liście. Więc na przykład, przebiśniegów możemy szukać teraz za wilcy. Natomiast druga rzecz to oczywiście właśnie ptaki, które albo wracają już do nas jak na przykład muchołówki niedługo, albo już niektóre jak skowronki wróciły i będą się przygotowywały powoli do okresu godowego, co spowoduje, że samce zaczną śpiewać i zaznaczać swoje terytorium, czy też śpiewać w celu zwabienia samiczki, więc będzie to taki okres, kiedy Najciekawiej będą się odzywały, tak? bo po okresie godowym często już tylko odgłosami kontaktowymi się między sobą porozumiewają, więc teraz jest szansa, żeby posłuchać ich śpiewu. Czyli to co najwiosna jest najfajniejsze takie właśnie w lesie, czyli, czyli śpiew ptaków. Dobrze to skończymy chyba tą audycję, krótka niech sobie będzie, niech słuchacze nabiorą ochoty na kolejne audycje, tak apetytu. Ja już mam naprawdę wielkie nadzieje związane z tym, z tą serią podcastów. Podcasty mam nadzieję znajdą się również w Wikipedii, bo są tworzone w serii podcastów dla Wikipedii. No i pozostańcie w kontakcie w takim razie słuchacze drodzy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Serdecznie. Do usłyszenia, dziękujemy.